Zasiedł mioma lasami, zasiedł mioma dolinami, zasiedł mioma rzekami. Mieszkała dziewczynka. Pewnego dnia wyszła przed swój mały domek i powiedziała: kurczę, ale ja mam wszędzie daleko. Nie to miałaś powiedzieć. No dobra, jestem czerwony kapturek, mam czerwoną spódniczkę i czerwony kapturek. Dlatego nazywam się czerwony kapturek i zakochałam się. Co? Zakochałam się. Nie, to nie tak miało być, to nie o to tutaj chodzi. Miałaś iść do babci z lekarstwami i pysznym jedzonkiem w koszyczku. A tobie co do tego? Kim ty niby jesteś? Jestem narratorem i opowiadam te historie. Ha, no to masz pecha, bo ja się zakochałam i idę odszukać mojego księcia. Nie zgadzam się. Hi, a tak w ogóle, to w kim się zakochałaś? W księciu. A co to za książę? Jak wygląda? Właściwie to ja sama tego nie wiem, bo ja go poznałam na czacie, ale wiem, że to jest super gościu i się zakochałam. Gdzie go poznałaś? Przez internet, no wiesz. Aha, to może po drodze padniesz jednak do babci, co? No dobra, niech straca. W sumie i tak idę w tym samym kierunku. I ruszyła czerwony kapturek przez 7 gór, 7 szlak, 7 doli, 7 lasów i 7... Kurczę! No faktycznie ma wszędzie daleko. I w końcu doszła do 7 lasu, zadrzewa, wyskoczyła nagle żaba. Orety, żaba, na śmierć mnie wystraszyłaś. Nie jestem żabą. Ha, ha, jasne. Jestem pięknym królewiczem. Tak, tak, a świstak siedzi i zawija w te sreberka. Kiedy ja naprawdę jestem księciem, tylko wydofarowany, a pozałunek się śliwki może mnie odmienić, jesteś mowa cię śliwką? Właściwie to nie, ale szukam księcia. Tak w ogóle, to możemy spróbować, może nie księżniczka też pomoże? I gdy kapturek już miał pocałować żabę, czyli zaczarowanego księcia, za drzewa z wielkim krzykiem wpadła... Stać! Protestuję i nie pozwalam! To mój książę żaba! Najczęściej z mojego księcia to jest jedna złodziejka, co jest książąc! Żeby już nie tracić czasu, krzycząca księżniczka pocałowała żabę. Czarymary, czarymary! A nie przez internet, a potem lata po 7 górach i dolinach. Ty, narrator, nie bądź taki mądry. W sumie ciebie też jakaś księżniczka powinna pocałować. Może być arprys. Jaki czar? Nie wychowała smarkula! I tak czerwony kapturek ruszyła dalej. Wtem natknęła się na pięknego księcia. Cześć, książę! Cześć! Jestem czerwony kapturek. A ja jestem piękny książę. Właśnie cię szukałam. Mnie? A po co? Bo widzisz, właśnie szukam chłopaka. Nawet ładna. I co? Chciałabyś ze mną chodzić? No. Tylko widzisz, ja już mam dziewczynę, właśnie do niej idę. I książę zaczął opowiadać o swojej pięknej dziewczynie, która jest najpiękniejsza na świecie, co bardzo wkurza jej macochę. I gdy tak sobie rozprawiali, za drzewa wpadło 7 krasnoludków z dziewczyną owego księcia, której na imię notabene było Śnieżka. Co jest?
jest? Śnieżka! Co Śnieżka? I krasnoludki pokazały księciu martwą Śnieżkę, a co piękny książę zaniósł się łzami.